Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Zapraszam młodych uczestników tej mszy tutaj na środek. Z radością, ochoczo, nutki, nienutki, uczniów, przedszkolaków. Tak, możecie się uśmiechnąć do siebie, starając się skupić. Tak, dobrze, jeszcze chwilkę damy tym, którzy się tu gromadzą, ale was dzisiaj dużo. Fajnie. Jakaś odwilż przyszła. Mróz się skończył, wyszliście z domu, tak? Dzieci odmarzły. Witaj. Dobrze, kochani. Postaram się dzisiaj mówić krótko. Nie wiem, czy mi się to uda, ale zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Może ktoś ustawić stoper i po mszy mi powie, ile minut mówiłem. No, dobra, słuchajcie. Można włączyć stoper, tak. Co to jest, takie małe urządzenie? No. Termometr. Co robi termometr? Mierzy temperaturę. Ale czego? Ciała. Jaka powinna być odpowiednia temperatura ciała? 37. No, to już mówimy o stanie podgorączkowym. No. 36. No, troszkę mało. I? 36. Tak, doszliśmy. Dobrze, do właściwej temperatury 36,6. Ja teraz mierzył temperatury nie będę, bo by się okazało, że ze stresu mi tutaj się temperatura, a na pewno ciśnienie skoczyło, ale dobrze. Po co mi dzisiaj ten termometr? Czy my coś dzisiaj słyszeliśmy w Słowie Bożym o... O uzdrowieniu teściowej... Tak, która leżała w gorączce, miała gorączkę. A czyja to była teściowa? Szymona. No właśnie. Ale słuchajcie, ksiądz Piotr dał mi taką wskazówkę, że nie wszystkie dzieci wiedzą, bo wczoraj rozmawiał z ministrantami o tej Ewangelii, nie wszystkie dzieci wiedzą, kto to teściowa. Kto to jest teściowa? Kto mi wytłumaczy, kto to jest teściowa? Takie też, że... Podpowiem, że to jest osoba, no, dobrze idziesz, dobrym. Jak mama jest taty, to
mama mamy jest teściową. Tak. Jak mamy małżeństwo i jak ten mama po stronie mamy. Dobrze mówimy? No, dobrze. Mama po stronie mamy. Czyli wasza babcia dla taty waszego jest teściową. Dobra. Okej. Okay. Nie pomyliliśmy się? Nie pomyliliśmy się. Dobrze. Okej. Okay. No i dobrze. Pan Jezus przychodzi. Towarzyszymy Panu Jezusowi w Jego takim dniu. Dniu, który jest bardzo napięty. Tak? Co dopiero wyszedł z synagogi, w której uzdrowił człowieka opanowanego przez ducha nieczystego. Wyrzucił Pan Jezus tego ducha. Tutaj nie zgniećcie się, uwaga. I idzie dalej, idzie do domów, idzie do tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą do Niego. Ale co ciekawe, kiedy Pan Jezus na chwilę odchodzi na modlitwę, nikt tego nie zauważa, nagle Piotr z innymi zaczynają Go szukać. I padło takie kluczowe dzisiaj zdanie, nad którym ja się chcę zatrzymać. Jakie to było zdanie? Kiedy szukali Pana Jezusa, znaleźli Go i nagle Piotr mówi do Jezusa, że Pan Jezus mówi do Piotra, że by pójść do innych miejscowości? Tak, to było dalej, że musi iść dalej, ale zanim to powiedział, usłyszał od Piotra, że wszyscy... Ktoś tu mówi. Wszyscy Go szukali. Tak, wszyscy Cię szukają. No i właśnie, to jest pytanie, które i my możemy sobie zadać, tak? Po pierwsze, czy ja szukam Jezusa w moim życiu? Ale drugie, myślę, ważniejsze pytanie jest, po co ja Go szukam? Mam takie doświadczenie, podzielę się z wami. W tym czasie odwiedzamy różne domy, już kilkadziesiąt rodzin odwiedziłem z tak zwaną wizytą duszpasterską. Byłem u kogoś w domu? Może ktoś się przyzna? Nie ma nikogo. O, byłem. U was byłem. No, u was też. Tak. Czyli parę tych rodzin odwiedziliśmy. I zawsze to spotkanie rozpoczynamy modlitwą i tam wymieniam różne prośby, tak, modlę się o opiekę Pana Boga dla tego domu, dla wszystkich członków rodzin, modlę się o zdrowie duszy i ciała i później zadaję pytanie rodzinie, czy chcecie jeszcze coś dodać, czy jest jakaś prośba, intencja, którą chcecie wypowiedzieć. I jak myślicie, jaka najczęstsza prośba pada od rodziny? O co najczęściej rodziny proszą? Jak myślicie? No, dajmy tu głos. O modlitwy. No, jeszcze jaka najczęstsza? Pomóc się jeszcze z nami. Mówcie trochę głośniej, bo ja przygłuchy jestem. No, co tam jeszcze? Zdrowie. O, i strzał w dziesiątkę. O zdrowie. I pada takie utarte zdanie. No to prosimy o zdrowie, bo zdrowie jest... Jak myślicie, jak się kończy to zdanie? Prosimy o zdrowie, bo zdrowie jest... Najważniejsze. A no właśnie. I mi wtedy taki lampka się tutaj nad głową zapala i się zastanawiam, czy rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze. Chcesz nam odpowiedzieć? Dzisiaj jesteś daleko, ale chodź, spróbuj tutaj do nas podejść bliżej. No, bo padło pytanie, czy rzeczywiście zdrowie jest najważniejsze? Tak. Dla ciebie tak. Ja bym polemizowałbym i bym powiedział, że owszem, zdrowie jest ważne, ale czy jest najważniejsze? Nie, to dużo dzieci krzyczy, że nie. No to co jest najważniejsze? Że jeśli ja mówię, że zdrowie jest ważne, a nie jest najważniejsze, to co jest najważniejsze? No? Pan Bóg. O, pięknie. A do czego mnie Pan Bóg zaprasza? Bo to, że Pan Bóg jest najważniejszy, no to każdy może tak odpowiedzieć. Ale
do czego mnie Pan Bóg zaprasza, tak? Do jakiej najważniejszej rzeczy? Do miłości. Pięknie. Do czego jeszcze? Do życia. Jakiego? Wiecznego. O właśnie, do życia wiecznego. Dobrze, moi kochani. Jezus odpowiadając, już padła ta odpowiedź dzisiaj, tak, na ten komunikat wszyscy Cię szukają, odpowiada, że chce iść dalej, bo przyszedł po to, żeby nauczać, głosić dobrą nowinę. Dla nas tą dobrą nowiną jest to, że Jezus przyszedł, aby nas zbawić, aby pokazać nam drogę do życia wiecznego, że tą drogą możemy iść. Że owszem, nie musimy mieć super zdrowia, takiego zdrowia ciała, tak? Czy ktoś, przecież i ludzie chorzy mogą osiągnąć życie wieczne, prawda? Prawda, tak jest. Choć Pan Jezus też widzi, że to jest ważne, aby człowiek był zdrowy, dobrze się czuł. Ale zwraca dzisiaj nam Słowo Boże uwagę na stan naszej duszy. Powtarzaliśmy psalm, że Pan leczy złamanych na duchu. Pan leczy złamanych na duchu. Przypomniał mi się dzisiaj, kiedy się modliłem dzisiejszym Słowem Bożym, inny tekst. On pochodzi z psalmu 116, tam wersety 8-9. Teraz jeśli zapomnę, to mam na karteczce w kieszeni, ale tam są takie słowa. Uchroń moje życie od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku, abym chodził w obecności Pana w krainie żyjących. O czym tu jest mowa? No, dobra. O życiu wiecznym? Tak, o życiu wiecznym, tak? Że Pan Bóg tutaj, już tu na ziemi, pomaga mi. Jego Słowo daje mi pokrzepienie, że jeśli ja płaczę, w Jego Słowie mogę szukać pocieszenia, że jeśli ja się potknę, to potknięcie to jest obraz moich słabości, moich grzechów, to On chce mnie podnieść. Gdzie Pan Jezus okazuje się dla nas tym lekarzem, który nas podnosi? W jakim sakramencie? Kto by mi podpowiedział? Gdzie Pan Jezus okazuje się dla nas najlepszym lekarzem? W jakim sakramencie? Chodź tutaj, powiedz. Spowiedzi. Super. Oczyszcza moje serce, tak? Leczy to moje złamanie na duchu. I mogę przyjąć Go w Eucharystii, tak? Jak nazywamy ją inaczej, pokarm na życie wieczne. Więc chcę was dzisiaj zostawić z tym właśnie zdaniem, że kiedy Piotr mówi do Jezusa, wszyscy Ciebie szukają, to i ja sobie zadaję pytanie, czy ja szukam Pana Jezusa na co dzień? Czy wkładam taki wysiłek, że na przykład wstaję rano i zwracam się do Niego. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego dnia, do mojej szkoły, do moich obowiązków, do mojej pracy, do mojej rodziny. I dlaczego Ciebie szukam? Że chcę iść za Tobą w stronę życia wiecznego. A wtedy wszystkie inne gorączki, nawet jeśli dostaniemy takiej gorączki, to z pomocą ludzi i z Jego łaską, z mocą Bożą będziemy w stanie zwalczyć. Dobrze, teraz proszę, byście spokojnie i powoli wrócili na swoje miejsca, nie taranując nikogo i nie spadając ze schodów. 12 minut trwało. No, dobrze, super.